Opowieść z Omanu. A story from Oman. Opowieść o Fadilu, inaczej zwanym Ramadu. Tale of Fadil or Ramadu. Dawno, dawno temu był pewien kupiec, który miał jedynego syna Fadila. Once upon a time there was a merchant who had an only son named Fadil. Matka Fadila zmarła, kiedy był jeszcze niemowlęciem. Fadil's mother died when he was an infant. Ojciec ożenił się ponownie z kobietą, która nienawidziła Fadila i zawsze chciała się go pozbyć, tak żeby cała uwaga i miłość ojca była skupiona na niej. His father remarried a woman who hated Fadil and always tried to get rid of him so that she could have the full attention and love of his father. Fadil miał konia, który nazywał się Insiniah. Od ins, co znaczy istota ludzka. Ta nazwa jest często używana pośród ludzi w Omanie dla zwierzęcia udomowionego, które posiada pewne ludzkie cechy. Fadil had a horse named Insiniah, from ins, meaning human beings, a name often used in Omani folklore for domesticated animal that possesses human qualities. Kupiec, ojciec Fadila, był zawsze poza domem od wczesnego ranka do późnego wieczora. The merchant, Fadil's father, was away from home from early morning till late evening. Podczas nieobecności ojca, matka Fadila zazwyczaj bardzo źle go traktowała poprzez głodzenie, wyzywanie i bicie. During his father's absence, the stepmother would abuse Fadil by starving, cursing and hitting him. A kiedy posłała Fadila do Kutabu, czyli szkoły Koranu, gdzie jej brat był nauczycielem, to on kontynuował to zastraszanie Fadila poprzez bicie i poniżanie go. When she would send Fadil to the Kutab, the Koran school, where her brother was the teacher, he would continue to torment Fadil by hitting and humiliating him. Pewnego dnia, podczas gdy matka i brat planowali jakoś pozbyć się Fadila na dobre poprzez zabicie go, koń Insiniah słuchał uważnie, a potem zdał Fadilowi pełną relację tego spisku. One day, while the stepmother and her brother were planning to rid themselves of Fadil for good by killing him, the horse Insiniah listened attentively and later gave Fadil full details of this conspiracy. Kolejnego dnia matka, która zazwyczaj w ogóle nie interesowała się Fadilem, zaproponowała mu czysty talerz pełen jedzenia. On the following day, the stepmother, who had always neglected Fadil, offered him a clean plate full of food. Fadil wiedział, że to jedzenie zostało wcześniej zatrute, a więc odmówił i zjadł z rondla w kuchni, mówiąc, że chciał pozostawić to dobre jedzenie dla swojej macochy. Fadil knew that the food had been poisoned, so he refused and ate from the saucepan in the kitchen, saying he wanted to leave the good food for his stepmother. Odmówił też założenia czystej koszuli, którą zaproponowała matka, ponieważ wiedział, że i ona została potraktowana trucizną. Then he refused to wear a clean shirt offered by his stepmother,
because he knew that it too had been treated with poison. On chwycił tę koszulę, podniósł ją kijem i spalił w ogrodzie, mówiąc, że jego ojciec kupi mu nową koszulę. He picked the shirt up with a stick and burned it in the garden, saying that his father would buy him a new shirt. Macocha i jej brat podejrzewali, że to właśnie koń Insiach informuje Fadila o ich planach i postanowili pozbyć się konia. The stepmother and her brother suspected the horse Insiach of informing Fadil of their plans and decided to get rid of the horse. W ich trzecim zdradzieckim akcie macocha udawała, że była bardzo chora i spała cały dzień w łóżku. In the third deceitful act, the stepmother pretended that she was seriously ill and slept all day. Włożyła sobie pod materac suchy chleb i suche liście daktylowca. She put dried bread and dried date palm trees leaves under her mattress. Kiedy jej mąż wrócił wieczorem, ona wierciła się w łóżku i wydawała z siebie jakieś jęki i poprzez te ruchy wydawała odgłosy, jakby jej kości się łamały, bo to właśnie łamał się ten suchy chleb i liście daktylowca. When her husband returned in the evening, she tossed and turned, producing sounds like broken bones as bread and leaves snapped. Ona próbowała przekonać swojego męża, że bardzo cierpi, że ma gorączkę w swoich kościach i mruczała do niego, że doktor jej zalecił, żeby zjadła końską wątrobę i że tylko to ją może uzdrowić. She was trying to convince her husband she was suffering with fever pain in her bones and mumbled to him that doctor prescribed a horse's liver to cure her. Kiedy jej mąż się wahał, ona natychmiast zrozumiała, że zabicie konia Insiacha dotknie boleśnie jego syna, a więc który był tak bardzo przywiązany do tego konia. When the husband hesitated, she immediately said she understood that slaughtering the horse Insiach would pain his son, who was so greatly attached to the horse. Powiedziała, że bardzo szczerze to rozumie ten ból tego syna. She said they understood that pain. Odpowiedź męża była taka, że ona jest przecież ważniejsza niż koń i że koń może być zastąpiony innym. The husband's response was that she was more important than the horse, which could easily be replaced with another. O świcie. Fadil omawiał ten nowy spisek ze swoim koniem Insiachem. At dawn, Fadil discussed this new conspiracy with his horse Insiach. Oni ustalili, że podczas gdy Fadil będzie w szkole, Insiach zarży 3 razy. Najpierw, kiedy zostanie wyciągnięty ze stajni, potem, kiedy go zaprowadzą na miejsce, gdzie go zamierzają zabić, a 3 raz zarży, kiedy już będą trwały przygotowywania, żeby go zarżnąć. They agreed that while Fadil was at school, Insiach would neigh 3 times.
First, when dragged from the stables. Second, when reaching the slaughtering area. The third time, when being prepared for slaughter. Kiedy Fadil usłyszał pierwsze rżenie, poprosił nauczyciela, żeby mógł pójść do domu, ale nauczyciel odmówił. Fadil heard the first neigh. He asked the teacher for permission to go home, but the teacher refused. Kiedy zabrzmiało drugie rżenie, Fadil poprosił, żeby pójść się mógł napić, ale nauczyciel odmówił i za tym razem. At the second neigh, Fadil asked for permission to go out for a drink, but the teacher refused again. Po trzecim rżeniu Fadil wyślizgnął się, tak żeby nauczyciel go nie widział, i wybiegł z klasy do miejsca, gdzie zamierzano ubić konia. But on the third neigh, Fadil slipped by the teacher and ran out of the class to the slaughtering place, where his father was preparing to kill in Siach. Zaskoczony ojciec wyjaśnił swoje zamiary Fadilowi. The astonished father explained his intentions to Fadil. Fadil pokornie poprosił ojca, żeby zezwolił mu na końcowe pożegnanie i na przejażdżkę konną na pożegnanie. Fadil humbly asked his father to grant him a final farewell ride on the horse. Jego ojciec zgodził się, a pod warunkiem, że Fadil powróci tak szybko, jak to tylko możliwe, ponieważ jego macocha bardzo cierpi. His father agreed, but asked Fadil to return as quickly as possible, because his stepmother was suffering. Fadil wskoczył na Insiniacha i odjechał bardzo daleko od domu. Fadil jumped on Insiniach and rode away far from home. Napisał do swojego ojca, informując go o tym, jak źle traktowała go jego żona. He wrote to his father informing him of his wife's mistreatment. Kiedy powrócił na krótko, żeby zadośćuczynić wielkiej tęsknocie ojca, to po chwili znów wyjechał i nadal pisał listy do ojca, wyjawiając coraz więcej szczegółów na temat macochy. Then he returned briefly to satisfy his father's yearning for him, but left again and continued to write more details. Jego ojciec wyjawił swojej żonie, że wie o jej złych uczynkach. Dopiero wtedy, kiedy Fadil poinformował go o tym, że ona udawała swoją chorobę. The father revealed his knowledge to his wife only when Fadil informed him of his wife's pretended illness. Ale było za późno. But it was too late. Fadil już wrócił i wyjechał z domu po raz trzeci. Fadil had already returned and left for the third time. Przemierzył kilka pustyń i osiadł w bardzo bogatym emiracie, przebierając się za biednego sługę, posypawszy się siwym popiołem. I dlatego ludzie nazywali go tam Ramadu. He crossed several deserts and settled in a wealthy emirate, disguising himself as a poor servant, by spreading grey ashes on himself, which caused the local people to call him Ramadu. Tam, w miarę upływu lat, miał różne przygody. There, over the course of several episodes, z pomocą swojego konia udało mu się na przykład uratować emira i jego emirat od złego króla, który zamierzał podbić to miejsce i poślubić
córkę emira siłą. Fadil was able with his horse's help to save the emir and his emirate from cruel king who intended to conquer the emirate and marry the emir's daughter by force. Ostatecznie to właśnie Fadil poślubił tę księżniczkę i od tamtej pory żyli razem długo i szczęśliwie. Eventually Fadil married the princess and lived happily ever after. Bye.